Na południu Polski trwa dramatyczna walka z żywiołem. Wielka woda zalewa kolejne miasta, a ludzie tracą dorobek życia i dach nad głową. Co w tym czasie robią politycy? Kłócą się na Twitterze o to, kto za taki stan rzeczy ponosi większą odpowiedzialność. Najpierw następujące tweety opublikowała Platforma Obywatelska. Dbamy o bezpieczeństwo Polski. 50% obecnych wałów przeciwpowodziowych. Powstało w latach 2008-2015. Inwestowaliśmy w bezpieczeństwo Polski. W latach 2008-2015 wybudowano 1732 km wałów przeciwpowodziowych. W latach 2016-2022 Wybudowano 303 km wałów przeciwpowodziowych. Za rządów PiS zbudowano 1429 km wałów przeciwpowodziowych, mniej niż w czasach rządu POPSL. My budowaliśmy wały przeciwpowodziowe, a PiS robił wały finansowe. Następnie uruchomił się PiS. Zobaczcie, do czego doprowadziły ich rządy. Wały to specjalność koalicji 13 grudnia. Rząd Tuska wstrzymał budowę ponad 90 inwestycji, związanych z retencją, i ponad 70 inwestycji na odrze, budowę wałów przeciwpowodziowych i zbiorników, regulację rzek. Budowę stopni wodnych. Wydawało się, że minister Paulina Henik-Kloska zrozumiała, że nie ma co bić piany w obecnej sytuacji i może warto byłoby poczekać z ocenami do zakończenia tego kryzysu. To nie jest czas na uprawianie polityki. Ludzie tracą dobytki, na naszych oczach odbywa się dramat. Niestety postanowiła dopisać, ale to, co wyprawia od wczoraj prawica, przechodzi ludzkie pojęcie. Tak, ta sama prawica, która obcinała pieniądze na inwestycje, które teraz pomogłyby w walce z powodzią. Następnie na Twitterze odbyła się dyskusja odnośnie tego, kto wybudował więcej wałów przeciwpowodziowych, a kto więcej zbiorników retencyjnych. Brak logiki, jeżeli wcześniej wybudowano tak dużo wałów przeciwpowodziowych, co było reakcją na powódź stulecia, naturalne jest to, że w kolejnych latach nie było potrzeby budowania tam, gdzie już zostały wybudowane. Ile zbiorników retencyjnych i o jakiej sumarycznej objętości zbudowaliście przez 8 lat? Droga PO, warto i wypada podawać informacje w sposób pełny, nawet jeśli to niewygodne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe wybudowane tylko w Kotlinie Kłodzkiej. Szalejów Górny, Krosnowice, Rostoki, Boboszów. U władzy był PiS. Przez 8 lat nic nie zrobili, by zabezpieczyć Polaków przed powodzią, bo bardziej niż wały przeciwpowodziowe interesowały ich te w funduszach i fundacjach. Teraz atakują rząd. Bezwstydni oszuści, nic nie zrobili, ukończyli zbiornik Racibusz, który za waszych czasów był jednym wielkim korupcyjnym cyrkiem, którego nie potrafiliście zbudować. Milcz, błaźnie! Budowę zbiornika Racibusz Dolny rozpoczęto w 2013 roku. Pierwszym wykonawcą był Dragados, a po zerwaniu z nim umowy w 2016 roku, inwestycje kończyło konsorcjum Budimex i Ferrowial od 2017 do 2020 roku. Wstrzymaliście budowę 96 inwestycji związanych z retencją i ponad 70 inwestycji na odrze, przebudowę i budowę wałów przeciwpowodziowych, regulację koryt i budowę dodatkowych zbiorników. Nie przedstawiliście żadnego planu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury wodnej. Bierzcie się do roboty. Jeśli chodzi o te wstrzymane inwestycje przeciwpowodziowe, m.in. w okolicach Kłocka, to tutaj również doszło do pewnych politycznych przepychanek. Odnalezione dokumenty i wypowiedzi świadczą o tym, że to rząd PiS w 2019 roku. Postanowił wstrzymać budowę zaplanowanych kolejnych zbiorników retencyjnych w Dolinie Kłodzkiej. Ogłosiła to publicznie minister Anna Zalewska, która była lokalną posłanką. Politycy PiS w odpowiedzi przywoływali ten post posłanki Moniki Wielichowskiej z PEO z maja 2019 roku. Ani mieszkańców, ani władz samorządowych gmin, ani też powiatu nie ma zgody na takie propozycje lokalizacji dziewięciu suchych zbiorników na terenie ziemi kłodzkiej. Wody polskie, podlegające pod rząd, wydały publiczne pieniądze w błoto. Uczestniczyłam w jednym ze spotkań w Ścinawce Górnej, gdzie mieszkańcy jasno określili, co myślą o przygotowanej analizie. Ja też. Oczywiście piłeczka została odbita. W 2019 roku mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej i samorządowcy nie chcieli nowych zbiorników, które miały być budowane ze wsparciem funduszy Banku Światowego. Bo wiązało się to z wysiedleniem 2,5 tysiąca osób. Anna Zalewska zamiast tłumaczyć, wstrzymała inwestycje tak jak wiatraki. Szkodnik! Mieszkańcy Kotliny Kłockiej mogą podziękować babie z magla Annie Zalewskiej i hejterowi Markowi Grubarczykowi Spis. Zauwalenie budowy zbiorników retencyjnych. Ja jestem posłem z tego okręgu, nie mogłam lekceważyć absolutnie tych mm, uwag, które trafiały do biura poselskiego. Stąd przyjechałam przygotowana z następującą informacją, że nie ma żadnych dalszych analiz, że nie ma planów, że tylko i wyłącznie to, co w tej chwili się dzieje, czyli owe cztery zbiorniki zaplanowane przez poprzedników będą realizowane. Pani niepokoją nas. Niepokoją... istnieje, To jest zamierzenie budowlane. Nie można mówić, że tego w ogóle nie ma. Dlatego deklarujemy, że będziemy się z tego wycofywać. Jak pani redaktor zauważyła, pojawiły się bardzo niepokojące informacje. Otóż konsultant, który jest konsultantem Banku Światowego, informuje obywateli o tym, że ich domy podejmuje jakąś decyzję, będą wyceniane, że obywatele będą wysiedlani. No to jest przekroczenie absolutne. Kompetencji. Na spotkania, na które zapraszani byli mieszkańcy, była taka informacja, że konieczna jest budowa kolejnych suchych polderów, więc nie wysłali sobie tego spalu. Wyjaśniamy wszystkie tego rodzaju głosy, bo rzeczywiście te emocje pokazywały, że ktoś gdzieś powiedział, gdzieś było napisane. Ja ucinam wszystkie dyskusje, tak jak się umówiliśmy, w następnym tygodniu stowarzyszenia, które były dzisiaj obecne na spotkaniu i burmistrzowie czy też wójtowie otrzymają jednoznaczną informację od rządu. Naprawdę nie możemy takich niepokojów wywoływać na pięknej, ja na pięknej myśli, ziemi kłodzkiej, że tych inwestycji, o których mowa, czyli kolejnych zbiorników, po prostu nie będzie. Przytaczane były również słowa wiceminister klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej z listopada 2020 roku. W dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy, inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę, jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. Grubo posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz oprotestowała prace hydrotechniczne na Nysie Kłodzkiej, półtora kilometra przed Kłodzkiem, w lipcu 2024 roku. Ostatnim powodem do kłótni były dorzynki prezydenta Andrzeja Dudy. Powódź w Polsce prezydent Duda na dorzynkach w pałacu w Warszawie. Nie wierzę. Ludzie tracą dorobki życia, w pośpiechu uciekają ratując życie, a prezydent na dożynkach. Prezydent Andrzej Duda zamiast pójść w ślady premiera Donalda Tuska i pojechać na zalewane tereny, postanowił bawić się na dożynkach. Też na początku byłem tym zdegustowany, ale potem przeczytałem tweety pani Dominiki Wielowiejskiej. Wezwania polityków PO, by prezydent Andrzej Duda zaangażował się osobiście w walkę z powodzią, są bez sensu. Są służby odpowiedzialne za walkę z klęskami żywiołowymi, są samorządy, jest rząd. A akurat prezydent nie ma tu nic do roboty. Czytam państwa komentarze, ale nadal zostaje przy swoim zdaniu, że całe zamieszanie z kolumną prezydencką, zamykaniem dróg, organizacją przyjazdu Andrzeja Dudy na tereny zalane, to ostatnia rzecz, jakiej potrzebują teraz ludzie walczący z klęską żywiołową. Kiedy już przejdzie fala powodziowa i wizyta prezydenta RP nie będzie utrudniała działania służb. To wtedy się ona odbędzie. Dożynki to gest podziękowania dla polskich rolników i to bardzo ważne. Zaproszeni goście przyjeżdżali z całej Polski. I nie było potrzeby odwoływania tego wydarzenia. Prezydent jest w stałym kontakcie ze służbami, powiedziała szefowa kancelarii prezydenta RP Małgorzata Paprocka. Przyznaję, że jest w tym trochę racji. Podejrzewam, że służby walczące z żywiołem nie potrzebują dodatkowej roboty związanej z zabezpieczaniem wizyty prezydenta Polski. Powódź to tragedia dla tysięcy Polaków, a nie czas na plemienne wojenki. Szanse na uniknięcie powtórki z 1997 roku dają nam wszystkie inwestycje w infrastrukturę i bezpieczeństwo z ostatnich 25 lat, bez podziału na barwy partyjne. Miejmy nadzieję, że w tych dniach te inwestycje spłacą się z nawiązką. P.S. na zdjęciu zbiornik racibórz dolny, lata budowy. 2013-2020. Co w tak dramatycznych dniach jak dziś chciałbym zobaczyć? Chciałbym zobaczyć polityków PCPO, którzy razem, ramię w ramię, pomagają służbom i zwykłym obywatelom w walce z żywiołem. Nie jestem naiwny i wiem, że nic takiego nie zobaczę, ale wydaje mi się, że jest to dzisiaj bardzo potrzebne, ponieważ coraz większe podziały w Polsce, coraz większa nienawiść jednych do drugich, doprowadzi w końcu do tragedii. A ja bym chciał, żeby wreszcie pojawił się na stole plan działania. Na nic mi Donald z Jarosławem sypiący piasek do worków na pokazówkę. Jeżeli ma wyjść z tej tragedii coś konstruktywnego, to zamiast tysiąca orlików wolę pięć, sześć zbiorników które ograniczą kolejną falę za x lat. Jakie jest Wasze zdanie odnośnie zachowania PiSu i PO w tak trudnym dla mieszkańców południowej Polski okresie? Odpowiedź zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.